Trzeba być aktywnym przede wszystkim. No tam kiedyś się to ćwiczyłem, teraz pań. Tą ręką blokuję, a tą podnoszę, żeby napiąć biceps. Tak? No. Tak. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Poprawimy może trochę tą sylwetkę, bo tak jak mówiłem, troszeczkę ta ściągnięte barki do przodu. Za dużo gimnastyki z siekierą w lesie. Tak, no to jest normalne, że jak ta pozycja jest cały czas taka pochylony, sama. Tak, no i przerzucam drzewsko, no i jak mego konia muszę za rogi pociągnąć, to też pozycja nie wyprostowana, tylko trzeba się napiąć. Trzeba się do niego napiąć. Panie Romkus, siła na pewno jest, sprawność jest, bo to widziałem, jak oglądałem wszystkie odcinki, prawie obejrzałem na pana kanale, więc to na pewno jest, ale sprawdzimy, jak zdrowie, jak ta forma się tutaj układa pod kątem samej takiej sprawności zdrowotnej. No ja po lekarzach nie chodzę, u lekarza to byłem tylko na komisji wojskowej, no i z wypadków z bykami to byłem. Praktycznie to z dwóch wypadków byłem u lekarza. Cztery zaliczyłem, to dwa dosłownie nawet u lekarza na badaniu nie byłem. No tam kiedyś się trochę ćwiczyłem, teraz pań. Do czego już to takiego staremu ćwiczyć? O, to bardzo dobre ćwiczenie dla pana w ogóle. Z tymi barkami. A tutaj jakby pan podniósł do przodu do mojej ręki, żeby nie tak do tyłu szły ręce, tylko bardziej do przodu. Aha, do przodu. O, jeszcze bardziej do przodu. Tak. Bo panu tutaj brakuje, bo ta klatka jest taka ściągnięta, te barki ściągnięte są do przodu, no. Przez to, że właśnie tylna część ciała jest osłabiona, nie? Tutaj ma pan bardzo mocny przód od uderzania cały czas siekierą, od pchania piłą i tak dalej, a brakuje siły na plecach, na rotatorach. Czyli tutaj te mięśnie z tyłu barku powinny być wzmocnione. Tutaj na triceps. To triceps myślę, że pan ma mocny. Tutaj najważniej, ja bym mógł panu pokazać w sumie dwa takie ważne ćwiczenia, które mógłby pan robić i tymi hantlami by wystarczyło, żeby wzmocnić właśnie ten tylny akton barku, żeby wyprostowało pana troszeczkę, nie? Bo tutaj, ten garb, on może się z czasem pogłębiać i będzie dyskomfort jakiś. No wie pan, człowiek pochylony do roboty, no właśnie. W lesie, przy piach. A takie ćwiczenia dziennie 10 minut by panu wystarczyły i by było ok. Usiąść gdzieś, gdziekolwiek. Na stołku? Tak, nawet gdziekolwiek, na ziemi, oprzeć sobie jedną nogę o ziemię, łokieć o kolano i robić taką rotację. Uważaj, Roki, żebym cię nie znokautował. I prostujesz sobie. Tutaj hop i pracujesz. Ćwiczy bark, ale pan jest zgięty, ja tego nie rozumiem. Tak, bo tu chodzi tylko o tą rotację, żeby ta rotacja pracowała, czyli tylne mięśnie tutaj, tylny akton barku, obły pracuje. Czyli usiąść i tak. Tak. I tak. Bo tutaj chodzi o to, że ma pan zbyt silną przednią część barku, klatkę piersiową, bicepsy, bo to wszystko pracowało cały czas. No bo inaczej to by mnie dawno gwiazdy nie widział, to już przytomności nie odbył. No właśnie, ale tak, jak tutaj ten przód jest taki silny, a tył barku jest słaby, to w momencie, kiedy pan nie ciągnie tego specjalnie, to te przednie, silniejsze mięśnie ściągają wszystko do przodu. I stąd się pojawia ten garb. A jakby pan wzmocnił te rotatory, które ciągną mięśnie, barki do tyłu, to wtedy ta sylwetka by się wyprostowała. No trzeba się prostować, kija przywiązać, jak to mówię. Właśnie, kij nic nie da, bo kij wyprostuje pana zamiast tych mięśni. A tu chodzi o wzmocnienie tych mięśni, żeby prostowały tą pozycję, nie? Więc takie ćwiczenie po 10 ruchów, 3-4 serie dziennie i byłoby okej. Okay. Zaraz spróbujemy, bo wie pan. No one... spróbujemy. Ten jest lżejszy chyba troszeczkę. Nie, to też 4. 4 kilo? Tak, 4. No czyli siadam, tak, no nie? Tak. Tak? Tak? Jedna noga zgięta, tak żeby oprzeć sobie łokieć. Ręka idzie nie tutaj, tylko w ten sposób. I do przodu schodzi kontrolą. I wprostujemy z powrotem. Nie aż tak bardzo, tylko do tej pozycji. I schodzimy w dół. Aha, no to proste. Tak. I po 10 ruchów, im głębiej, tym lepiej, nie? Czyli można nawet do takiej wysokości zejść tą ręką. Ale pan Hanut mówił tak, czy tak, nie? Troszeczkę. Jedna noga prosta, żeby nie przeszkadzała, druga zgięta. A druga tak. I tak. Tak. I tutaj pracujemy. I z powrotem. Jeszcze niżej, jakby pan mógł zejść nawet tym. O! I wtedy, żeby on trochę miał opór, nie? Popracował na pełnym zakresie. A to tego nie widziałem. No i to jest proste ćwiczenie, bo to nie męczy jakoś bardzo. I porobić tak do tego momentu, żeby było ciężko już i zamienić rękę. I na drugą rękę tyle samo powtórzeń zrobić. No tak. Nie, do prostego. Pan mówi tak, do prostego i schodzimy w dół. I tylko niżej jeszcze delikatnie. O, i teraz góra.
No wie pan, niby to proste ćwiczenie, bardzo proste. Tak, i to zajmie, mówię, 10 minut, ale zobacz, jakby pan zrobił te 3-4 serie, po takie do pełnego takiego zmęczenia, no. To jutro tutaj z tyłu będą zakwasy, będzie bolało. Bo to jest mały mięsień stosunkowo, on jest tutaj zaraz z tyłu. Tylny akton barku i obły. Ja panu coś powiem, jak służyłem w wojsku i czasem wchodziłem tamtego kącika kulturystycznego i był taki chłopak, kanciasty, z Gdańska był, tak? Widać, nie był to słaby chłopak. I on tak przyglądał się, jak ja tam, da pan te hantelki, jak ja tam stoję w tej siłowni na dole, bo to było tak, tam klatka była schodowa, a ten kącik siłowy to był pół piętra niżej, no nie? No i ja sobie tam ćwiczę, tak. On mówi, mógłbyś ty mi pokazać? Ja mówię, no chodź. Coś pouczyć, pouczyłem go na drugi dzień. Ja mówię, słuchaj, odpoczniesz, na drugi dzień mowy nawet nie ma. Mówi, jestem jak pobity. Bo tam było i tak, i jakieś tam było sztanga i wstać, no nie, jakieś tam niedużo jemu dałem, tam dosłownie tam było kilkanaście kilo i wstawać. Na drugi dzień nie mam, ja mówię, słuchaj, odpoczniesz 2-3 dni. Nigdy w życiu, to tak bolo mięśnie, daj spokój. No. Ale to ja też, jak podopieczni do mnie przychodzili, pierwsze treningi, to zawsze jest to, bo jak człowiek się nie ruszał całe życie i nagle te mięśnie użyje, to te włókna mięśniowe się rozrywają, tam się wdaje stan zapalny i to jest ból właśnie, taki okropny ból. To się potocznie nazywa zakwasy, ale tak naprawdę to są domsy, czyli te mikrourazy mięśni. Po prostu stan zapalny w mięśniach uszkodzonych się pojawia. No jak ktoś nigdy tych mięśni nie używał i nagle zaczyna je używać, to przez pierwszy tydzień, pierwsze nawet 2 tygodnie, jak te pierwsze treningi wykonuje, to zawsze następnego dnia będzie ten zakwas, to nie da się tego praktycznie uniknąć. Aha, to trzeba po trochę. Tak, to trzeba po trochu przezwyciężyć ten ból, wytrwać i później już będzie szło, już te bóle znikną. Tak. Niech pan mi powie w ogóle, jak u pana wygląda dieta w ciągu dnia? No dieta, no cóż tam. Nie przesadzam z dietą, po prostu nie lubię przesadzać. Odżywam się normalnie, tylko tyle powiem, że nie piję w ogóle naturalnej kawy. Nie biorę do ust. Nie lubię jej smaku po prostu. Kiedyś w młodości, jak wyszłem z wojska, to od czasu do czasu tam wypiłem to kawę, nie powiem, ale jakoś po prostu rzuciłem, bo nawet słyszałem taką rzecz, że kawa naturalna to, no to jest po prostu, słyszałem, że to jest używka. To nie jest napój, to jest używka, to jest. No, znaczy z kawą jest tak, że ogólnie można pić kawę, kawa nawet taka naturalna kawa właśnie, dobra, bez jakiejś dużej ilości cukru, a najlepiej bez cukru, jakbyśmy pili, jest prozdrowotna. Ona wzmacnia układ sercowo-naczyniowy, może pozytywnie wpłynąć na nasz organizm. Też na przykład może pomóc w jakimś tam stopniu w schudnięciu, jeśli ktoś ma problem z nadwagą, bo pobudza nas, więc mamy większą aktywność w ciągu dnia, łatwiej będzie nam zrzucać te zbędne kilogramy. Ale ogólnie jest dla nas pożyteczna i zdrowa, pod warunkiem, że nie przeginamy. Powiedzmy, zdrowy, dorosły człowiek może wypić sobie 4 takie mocne kawy dziennie, to jest maks, powiedzmy, i będzie okej. Nadwyżka tej kofeiny, czyli jeśli byśmy wypili powyżej 400 mg kofeiny w ciągu dnia, no to takie no, solidne 4-5 espresso mocnych, no to wtedy faktycznie może to na nas już zadziałać negatywnie. Jakoś to serducho może być przeciążone, nadciśnienie może być podwyższone, ale no i można sobie pozwolić. Herbaty też nie piję. Ja po prostu napój mój do posiłku to, no mam jabłka dla konia w kieszeni. Używam po prostu, piję kawę zbożową. Kawę zbożową. Ale słodzi pan, czy nie? Nie słodzę. To właśnie. Słodzę, piję gorzką, zbożową, lubię taką raczej mocniejszą i do posiłku właśnie to, moja dieta, no cóż. Jak śniadanie, powiedzmy, standardowe takie u pana wygląda? Śniadanie, jak latem się krowy doją, to od czasu do czasu zupę mleczną się ugotuje. No żona żyła, to gotowała, już żonie nie stało, no to już jest gorzej, Radek tam z czasem tam, jak to się mówi, nauczy się i tego, no bo Radek się uczy gotować. A tak, no to cóż, dobre kanapki, jak sałatka jakaś jest, to dobrze, jak nie ma, no to jest ogórek kiszony. Wędlina, chleb posmarowany swoim masłem, bo robię swoje masło i mam zapas masła praktycznie na rok. Zazdroszczę. Na rok, od tych swoich, właśnie latem nagrywaliśmy
filmik nawet, jak się bije masło w słoiku. Chciałbym widzieć takiego siłacza, czy wytrzyma pół godziny z tym słoikiem, który waży 3,5-3,60. Pół słoika śmietany, to sprawdzałem na wadze. To waży 3,60. Powiem panu taką zagadkę. Żeby ubić to masło, to trzeba przerzucić w ciągu pół godziny 7-8 ton. Przelicznik taki to jest. To dobry trening już. Dobry trening. Dobry trening i to się czuje. I trzeba po prostu no, pamiętać o tym, że nie może słoik pójść z rąk, no bo się wyszkli, no niestety. No tak. Trzeba trzymać mocno. Zakrętka zakręcona. W razie tego, żeby ręka się za bardzo nie pociła na tej pokrywce, no bo tam jest najbardziej narażone, to i trzeba od czasu do czasu sprawdzić, czy nie popuszcza, bo od rytmicznych uderzeń to normalnie pokrywka potrafi się od tego rytmu uderzenia tej śmietany, to potrafi się poluzować. Więc trzeba tym ręczniczkiem papierowym tam od czasu do czasu, jak to się mówi, sprawdzić. No i pół godziny trzeba wytrzymać. Jak jest dobre tempo, to nieraz udaje się około pół godziny, ale też zależy od śmietany, też jak tężejsza jest, czy lżejsza jest, no to wtedy nieraz i pół godziny za mało jest. No także trzeba te 8 ton spokojnie przerzucić. A ja bym takie inaczej zadam w sumie pytania a propos tej diety. Bo tak można sobie mówić, co pan je konkretnie, a to pewnie każdego dnia wygląda inaczej, więc ciężko tak też określić, nie? A jak dużo je pan przetworzonych produktów, czy w ogóle je pan? Czyli nie wiem, idąc do sklepu jakieś gotowe produkty pan kupuje, czy wszystko robi pan sam, a przynajmniej w większości? No ciężko, żebym robił produkty na przykład. No swoje to jest swoja śmietana, swoje masło, swoje mleko. Ja na przykład powiem, nie mam luksusów w oborze i kafelków, ale jak rano krowy wydoję, to rokiemu wleję do miseczki mleka świeżego od krowy i tam w tym pomieszczeniu, w tej dojoni, to ja sobie tam pół litra, tam ten kubek ma 0,6 litra tego ciepłego mleka, ja sobie wypiję. I jest okej. Okay. To jest taka podkładka przed śniadaniem, podkładka, a śniadanie to nakrętka jest. I dalej idę do obrządku, normalnie tam sprzątam ubyka, co tam robię, cielaki poję, no nie, tam z wiaderka tego, no i około godziny 8 przychodzi się na śniadanie, no nie? No specjalnie, no... Warzyw dużo pan je? No warzyw staram się jeść, no. Jabłko przynajmniej takie małe, to trzeba zjeść 2-3 dziennie, no to są malutkie jabłuszka, te są jabłuszka dla byka specjalnie. I zawsze pan je, codziennie? Staram się jeść, tak. No jakieś tam lubię rodzynki suszone zjeść, no nie, o, żurawinę suszoną, ona taka kwaskowata, jest nie za słodka. To lubię zjeść. Słodyczy mało, bo z tego co widziałem, to no, pan czekoladę gorzką głównie. Słodyczy to mój słodycz cały, całkowity, praktycznie to gorzka czekolada. Nieraz i skupię sobie te 80, a tą taką średnio gorzką, czyli 64, to mam na co dzień praktycznie. To już, powiem, mam taki brzydki nauk. Muszę zjeść czekoladę dziennie. Niektórzy mówią, to źle jest, niektórzy mówią, dobrze. No ja, dla mnie ona nie szkodzi. No i pewnie, że tak. Dla mnie nie szkodzi, no to jak myślę, jak nie szkodzi, no to chyba nie jest źle. Ja generalnie, bo myślę, że tutaj nie ma co więcej analizować, bo je no to, pan zdrowo. No je pan swoje ziemniaki, no właśnie. Swoje ziemniaki. Ziemniaki są uprawiane, powiem krótko, na samym oborniku. Nie ma tam grama nawozów sztucznych, bo niepotrzebne. Jest dużo obornika, no po cóż ja mam tam babrać to ziemię nawozami. Absolutnie. No obornik właśnie. I wszystko. No swój ziemniak jest, warzywa swoje są. Lubię cebulę zjeść do śniadania. O, lubię sobie obrać cebulę. Surowo oczywiście. Pokroić ją w cienkie plasterki i sobie zjeść. Po prostu. Lubię nawet, kupuję wędliny, kupuję dobre wędliny, ale lubię sobie kupić, jak kupuję wędliny, to lubię sobie kupić surową słoninę. Znaczy nie jest, źle mówię, nie surowo, tylko wędzoną słoninę z przyprawami. I sobie pokroić cieniutko i też wtedy już chleba masłem nie smaruje. Bardzo mi smakuje ta słonina wędzona. Bardzo. A ogólnie na przykład takich wędlin różnego rodzaju, serów gotowych często pan kupuje, czy nie? Ser żółty. Mhm. Ser żółty. Topionych raczej nie, ser żółty. Jak kupuję ser, to kupuję lepszy ser ten. Bo uważam, że ser teraz, żeby był jakoś tak, chociaż do sera podobny, to musi kosztować 40 parę złotych, co najmniej. To prawda. Bo te sery, co tam poniżej 30 złotych teraz, no to niestety. Sama chemia. Tak, to podobno tam. No cóż,
masło. Masło w sklepie ma 82% tłuszczu, a resztę co jest? Olej roślinny, prawda? A olej roślinny, no to wiemy. Czyli to jest po prostu, no, oleju nie da się ubić. To musi być dodana po prostu margarynka. Mhm. Bo czy da się olej ubić na masło? Nie da się oleju ubić. Natomiast, żeby z oleju zrobić margarynę, to jedna starsza kobieta kiedyś powiedziała, bardzo mądra, ona jeszcze żyje, ta kobieta ma już chyba 97, powiedziała, pomyśl sobie, ile trzeba, to było dawno, 30 lat temu, ile trzeba wtłoczyć chemii w olej, żeby zrobić z tego margarynę. No prawda, oleju nie da się ubić na śmietanę, da się ubić, to ja sam przecież praktykowałem, doszło do tego tym słoikiem, no nie, rytmicznie pół godziny i później już zmieni się odgłos i patrzysz, już nawet inaczej słychać, inaczej już nie chlupie tak, tylko bije, słychać odgłos tego uderzonego masła. No i później wychodzi bryła masła. Nawet znajomi, którzy obserwowali ten mój film, jakie bije masło, to spotkał mnie taki kolega w mieście i mówi, słuchaj, jakoś tobie tego masła tak dużo wyszło? Ja jak robiłem, mówi, to tylko dla mnie tam, mówi, parę łyżek stołowych, a tobie to wyszło tam taka spora bryłka? Ale mówi, wiesz co, chyba dlatego, że ty masz mięsne krowy. Bo ja miałem czarno-białe. No ale, no, czarno-białe krowy, to są krowy typowo mleczne i też tłuszcz mają, także tę sprawę to do końca nie jestem pewny, o co tu chodzi. Może po prostu była lekka śmietana, może za cienka śmietana, no nie dlatego mu mniej wychodziło może. Ja do tego doszłem po prostu, długo robiłem, zanim mi to wyszło, ale w końcu wyszło, opanowałem to. No i to mi się wydaje, że jest klucz ogólnie pana zdrowia i formy. Po pierwsze, że je pan zdrowo, nieprzetworzone produkty, wszystko naturalne, swoje, no a jak może pan, to swoje oczywiście. Fast foodu myślę, że pan nie je. Jakieś pizza, burgery, nie, takie rzeczy. Nie, hamburgery, nie, proszę pana, jak mnie mówisz, że do McDonalda mnie zawiozą, to ja mówię, nie, nie widzę siebie w McDonaldzie, nie widzę, po prostu nie pasuje, to gryzie się. To jest dla mnie tak sztuczne. Nie, omijam to z szerokim lukiem. No i właśnie, i to jest ten klucz. Czyli jedzenie nieprzetworzonych produktów, żeby ta dieta była zrównoważona, żeby i były warzywa, i owoce, i mięso, i jakieś węglowodany właśnie w postaci kasz, jakichś ziemniaków, tego rodzaju rzeczy. Tak, kasza. Tłuszcz, żeby też był, bo tłuszcz też nam jest potrzebny. Kasza, tak, kaszę, lubię kaszę, lubię kaszę, lubię ryż gotowany, o, na mleku, ugotować ryż na mleku, jeszcze taki ryż, nie ten taki twardy, tylko taki, co się rozkleja przy gotowaniu, bo te ryże są teraz, jak to się mówi, najróżniejsze są. I długoziarniste, i takie, i są takie, które po ugotowaniu są twarde, bo nie wiem dlaczego, może jakiś proces przeszło, to nie wiem. Mnie najlepiej pasuje takie, które po ugotowaniu się rozklejają po prostu. Ogólnie jest pan takim wzorowym przykładem tego, jak powinno się żyć, do jakiego stylu życia my ludzie jesteśmy stworzeni, czyli właśnie jedzenie zdrowo, wszechstronnie i do aktywności fizycznej, bo tak naprawdę możemy sobie pozwolić na jedzenie, możemy nawet czasami zjeść te słodycze, możemy zjeść nawet czasami ten fast food, oczywiście wszystko z głową i rozsądnie, ale musimy się ruszać, bo to jest klucz do tego wszystkiego, żeby ten organizm pracował, żeby on zużywał te kalorie, bo nawet jeśli druga osoba jadłaby dokładnie tak samo jak pan, ale zamiast iść na podwórko i zacząć pracować od samego rana do wieczora pewnie, a usiadłaby sobie na kanapie z pilotem i przełączała tylko kanały w telewizorze, to ona zaraz by miała cukrzycę, zaraz by miała inne problemy, cholesterol podwyższony, bo nie pracuje, bo nie rusza się. Nie spala tego, nie spala, po prostu nie spala. Dokładnie. A druga kwestia, no jeśli się ruszamy, to wzmacniamy mięśnie, stawy, ten nasz aparat ruchowy cały, czyli stawy, mięśnie, cały szkielet jest stworzony do ruchu. Jak przestajemy się ruszać, to pojawiają się jakieś zaniki mięśniowe, tracimy po prostu te mięśnie, które mieliśmy i stawy zaczynają się sypać. Ja to tak fajnie nazywam, nasze ciało jest jak taka marionetka, a nasze mięśnie to są sznurki, które tą marionetkę utrzymują. I jeśli marionetka jest, te wszystkie sznurki są napięte, czyli nasze mięśnie są silne, twarde i trzymają ten szkielet, to wszystko jest z nami ok. Ale jak którykolwiek z tych sznurków jest popuszczony, luźny, dlatego że na przykład właśnie nie ruszamy się i te mięśnie słabną, to ta marionetka zaczyna się składać. A każde złożenie, krzywe kości, tak, krzywe kolana, zaczynają pojawiać się bóle stawów, kolan i tak dalej. Wszystko to jest mi, proszę pana, znane. No właśnie. Znane i widziane, bo kiedyś zawiozłem
byłem w mieście, znajomy mi poprosił, proszę pana, żeby przywieźć mu 25 kilo ziemniaków, bo to dobry znajomy. No to jestem w mieście, umówiliśmy się, mam dla niego te 25 kilo ziemniaków. On ma rowerek składaczek i to mówi, to wstawisz mi te ziemniaki. Na tym składaczku miał zarzucone jakieś tam starą kurtkę, żeby tego worka nie przerwało na tej ramie. Ja mu te 25 kilo tam wstawiłem, te ziemniaki. On mówi tak, a mężczyzna był w moim wieku i to było lat temu, może 7, może 6. To mówi, ja pojadę teraz pod blok sobie, zapłaci mi za te ziemniaki i żona mi pomoże znieść do piwnicy. Mój panie jedyny, 25 kilo żona mu pomoże wnieść do piwnicy. Ale później jak przestudiowałem to wszystko, to on pracował po prostu ten człowiek w magazynie. On pilnował wydawania tam. Czyli siedział cały części, czas. Części, tak, tam pracował w magazynie, tam był magazyn części rolniczych. Gdzieś to był na magazyn części rolniczych na PGR i on tam wydawał te części po prostu, wydawał. Pilnował tych kartotek tam. Tego wydał tyle, tego tyle, tego tyle, no to on tam, jak coś ciężejszego było, no to mieli na magazynie wózek widłowy, prawda, jak coś lekkiego, no to łożysko czy coś, no to proszę bardzo, no i czy jakieś śrubkę, czy... No ale chyba człowiek nic w życiu poza tym nie robił, nic nie tego. Także po prostu zastrzelił mnie tym. Żona pomoże mi 25 kilo wnieść. No i jedyna rzecz, jaką u pana bym poprawił, to właśnie tylko te barki. Ten tylny akton, żeby wzmocnić, żeby się nie ten. I tak to będzie super i myślę, że nie będzie pan miał do samego końca, nie będzie pan miał żadnych problemów. I słuchajcie, jeśli chcecie być w takiej formie zdrowotnej i fizycznej jak pan Romek w tym wieku, to właśnie po pierwsze, zdrowe żarcie, nie chodzić do fast foodów, nie jeść słodyczy jakoś bardzo dużo. I musicie jeździć na byku. To też jest praca cały czas ciała. Ale wie pan, jak człowieka kiwa, przecież on takie ma, jak on idzie. No tak, i te wszystkie mięśnie tutaj muszą pracować, to stabilizować, tak. Nie? Tak, i trzeba też mieć na uwadze, że jakby coś go, wie pan, to on potrafi jak sprężyna. On jakby coś go gdzieś tam poruszyło, to on potrafi tak wyrwać. Pan sobie nie wyobraża, jak kiedyś przewiózł. Tam dziura po dziś dzień jest. Jechałem do lasu. Jest droga powiatowa, a tam jest taki feler, że przedostatni przepust, bo woda płynie pod tym asfaltem, no nie? Tam z rowu i wpada pod nasyp kolejowy, tam jest drugi przepust. Jest szpara między ostatnim a przedostatnim przepustem i jak naprawiają tę drogę, to wsypią łyżkę ziemi, przycisną łyżką koparki, dociśnie, no nie? I odjeżdża, uważa, że jest naprawione. Woda podmywa od dołu. Jechałem bykiem z góry, cały raptem byk swoim ciężarem bujnął się. Nie wiem, czego on się odbił. Jak strzelił do góry, jak sprężyna. Dobrze, że nie na tamtą stronę, gdzie rów, bo bym wleciał do rowu i nie wiadomo, jakby to się skończyło. A jeszcze gorzej, jakby byk poleciał za mną. Proszę pana, ja barkiem na asfalt spadłem. A żeby się nie skaleczyć, bo jeszcze tą siekierę, co właśnie do lasów nie ojeżdżę, to siekierę miałem, wie pan, tak, żeby się nie skaleczyć. Siekierą, to jakoś to siekierę na bok i ja poleciałem prawym barkiem na asfalt. No i to była ta sprężyna właśnie. On przy swojej masie, ale jak coś jemu nie tak, to on raptem. Ali mnie zwalił, Ali. I on teraz wie, że tam dziura jest. Ja jak jadę, wskazuję sznurek między rogami, ja tylko trochę go na prawą stronę i on nawet jakby lód był na asfalcie, to on powoli żółwym krokiem, ale tą dziurę ominie. I oni od tamtej pory naprawiali to dwa razy i znowu już teraz nie jedna dziura, tylko są dwie dziury. Chyba wstawię tam tyczkę i napiszę dziura, droga powiatowa. Z dużym napisem. Może to pomoże, ale jakie operatorzy mają ciasną głowę. Tam trzeba ten krąg uszczelnić, a dopiero ziemię sypać, czy jakiś kamień. No to zawsze podmyje, nie od nowa. No zawsze podmyje, bo przecież woda ziemię wymyje, jak tam jest taka szpara między kręgami. No jeszcze ja się rozgrzeję trochę. Pan Romek, wzorowy przykład tego, jak powinno się funkcjonować w tym wieku, żeby być w takiej formie. Trzeba być aktywnym przede wszystkim. I to wystarczy.
Dla nas, aha, dla nas. O. To ja wyglądam, jakbym z obozu uciekł. To ja przy panu Łukaszu to wygląda jak z obozu uciekł. O, wie pan co, ja już schudłem, ja ważyłem 110 kg w pewnym momencie. A ja wie pan, że ten ja wie pan, przy zimę też schudłem. Ten pasek, wie pan, ten pasek to był tu, tu. Schudłem przy zimę, las swoje robi, wie pan. No, muszę las, te pniaki, wie pan, te wszystko to robi. To a ile pan waży teraz? Co ja tam ważę? Może 70, nie ważyłem się, może 70 parę ważę, nie więcej, nie, na pewno nie. A wzrostu? 1,75 m, wojskowa 6. 1,76 m. To dobra waga jest, akurat taka. Nie, słaba waga. Waga słaba, o widzi pan? Nie no, jest forma, klata siedzi, super. Klata, ale o zobaczy pan, pamiątka po byku. A to faktycznie, no. Tak, 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 tu, tu, obojczyk ten, tu. Tak, to nie mogli złożyć tego w klamrę? I nie boli to pana w ogóle? Nic nie, jako? Nie boli mnie, nie boli mnie. Ale ja naprawdę jestem pod wrażeniem. A! Napinamy jakoś bicepsy, coś? Proszę no, bardzo. Napinamy bicepsy. Bo ja rozstartowałem w męskiej sylwetce. Mój czyli my mieliśmy te takie dziwne, no. Tak? U Kowara pięty. Albo nie, to możemy zrobić biceps bokiem w ten sposób. Tak? Tutaj na przedramię pan daje rękę, że i tą tak? ręką blokuje, a tą podnosi, żeby napiąć biceps tak? mocno. To, tą ręką pan ciągnie w dół, a tą do góry, tak żeby napiąć biceps, nie? Aha, chciałem lepiej jak jedno dziurki na pasie, to wie pan. I tu też czuję, że miałem po prostu więcej miałem. Napinamy? Dobra, no, proszę to bardzo. To znaczy tak. Tak, tu, ta ręka w ten sposób. A, tak. Tak, i tą ręką pcha pan w dół, a tą do góry, żeby biceps pracował. O, no, właśnie. Tak. Tutaj przodem biceps. To już robiliśmy w sumie. To, no to pokażę jeszcze raz. I trzecia możemy plecy na tym pokazać. A, to albo też biceps. W ten sposób. O właśnie. Mało miejsca tu, cholera. Zaraz, chociaż to zabrać. Chociaż to jest moja podstawka pod te. Tak? Tak, i tu się rzuci fartuch na to. Och, tu dawno było nie zamiatane, bo tu ciągle coś się piłuje, coś się hegluje. Jestem sam ciekawy. Proszę, pan pierwszy. No, tak. Ach, dawno nie robiłem, ale zrobię. Dość. I tak ładnie, pięknie. Dość nie robiłem. Naprawdę. Wie pan, jak bym robił, to trzaskał, to kiedyś trzaskało się po kilkadziesiąt, ale nie pamiętam. Ja myślę, że tydzień czasu, jakby pan tak regularnie porobił, to by z 20 weszło spokojnie, nie? Ja w wojsku, wie pan, to mieliśmy takie coś, ławeczka stała, siadało się jakoś, aha, na ławeczkę, albo tyłem. Tricepsowe takie tricepsowe, tutaj. Tricepsowe, tak. No. To była taka ławeczka, tak robiliśmy. Też takie robiłem, jak jeszcze nie było siłowni. Ale proszę pana, jak poszedł do wojska, to byli takie chłopaki, ja mogłem zrobić tam 20 czy 30, byli chłopaki, że jednej nie zrobił. Pad. I nie oderwał się od ziemi. No, okay. Teraz dalej są tak. No pan to będzie tylko śmigać. To ja już tylko zawstydzi mnie. Nie, no ja tylko zrobię tak, żeby... Bo jedno co zauważyłem u pana, ta prawa ręka, w ogóle tutaj nad tym trzeba coś popracować, bo ta prawa ręka panu uciekła, nie? Jak pan schodził w dół, to ta prawa ręka gdzieś tam uciekała. Być może, no wiem. Może przez ten obojczyk, to też tam zawsze jakaś... No, o, widzi pan, o. O, widzi pan, gimnastyka, co to znaczy? On może zrobić ich ze 100. No, rekord mój. No ile? Życiowy z 205 pod rząd, tak bez przerwy żadnej. Ojej, no ładnie, dobra. No, wow. Twoje czasy były. Dobra, wybieramy się. Tak jest. Wybieramy się. Nie, ja jestem pod wrażeniem, bo pod tymi koszulkami tak nie widać, że jest ta forma aż taka dobra, naprawdę. Nie mam formy, mówię panu, ja nie tak. Zostały, kiedyś był chłop, a teraz są troki od kalesa. Tak. Wie pan co, nie ma co być zbyt skromnym, bo naprawdę ja widziałem, do mnie przychodzili chłopaki na treningi też w pana wieku, nawet młodsi, którzy mogliby tylko pomarzyć o takiej sylwetce, jak tam pan ma. Tak, pan mówi. No bo ten jest zniszczony już. No tak, pas swoje, klamrę tylko osobno mi będzie. No tak, klamra dobra jest, ale klamra wieczna. A pas już niestety, no.
Pas się kruszy, no bo już te lata swoje ma.